Wilczarz, mamy gości. Jakiś stalker idzie prosto na nas. Co mamy robić? To wy nie wiecie, co się robi ze świadkami? Załatwcie go, tylko bez bałaganu. Przyjąłem.
Zbliża się do was stalker. Chyba zdjął wszystkich naszych snajperów. Uważajcie, nadchodzi od strony baru. Milczarz, możesz powtórzyć? W pojedynkę zdjął naszych snajperów? Poślijcie paru chłopaków, żeby wam dup nie odstrzelili. Przyjąłem. Już po tobie, Milczarz. Leci tu wojskowy śmigłowiec, który rozwali cię na kawałki. Oto wasz śmigłowiec, a wy będziecie następni, rządowy ścierwa. Stalkerze, pomóż nam. Zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Pomóż nam, obiecuję, że nie pożałujesz. Pomóż nam przebić się przez zasadzkę koło fabryki. Przesłałem ci współrzędne. Tylko uważaj, Wilczarz i jego zbiory są przy śmigłowcu. To koniec, jajogłowy kretynie. Dawaj papiery, albo cię stąd wyniosą. Jeśli zaatakujesz, zniszczę informacje. Nie dostaniesz mojej pracy. Jest pan mądrym człowiekiem, profesorze. Proszę mi dać te informacje, a puszczę pana wolno. Nie zbliżaj się, jeśli nie chcesz, żebym zniszczył wyniki badań.
Błagam cię, stalkerze. Wracaliśmy właśnie z Nadjantaru, gdy najemnicy zestrzelili nasz helikopter. Słyszałem, że chcą zdobyć informacje, ale ja wiem, że nas zabiją. Jak sobie życzysz, naznaczony, ale ty idź przodem. Ze mnie jest marny żołnierz, więc lepiej, żebyś wybadał teren. Idą za nami. Zatrzymaj ich, naznaczony. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Widzę Krugłowa na placu budowy. Zgarniamy go. Zatrzymaj ich, naznaczony. Wszystkich nas zabiją. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Zasadzka! Zasadzka! Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Naznaczony, w tunelu przed nami jest spalacz. Lepiej się rozdzielmy i przejdźmy pojedynczo. Większa szansa, że przeżyjemy. Ty idź przodem. Jak zobaczę, że doszedłeś do końca tunelu, to ruszę za tobą. Wypatruj pułapek ogniowych i uważaj na drgania gorącego powietrza.
Nareszcie jesteśmy bezpieczni. Dziękuję ci za pomoc. Jestem twoim dłużnikiem, więc proszę weź ten oto pendrive. Są tam wyniki badań naszej ostatniej ekspedycji. Barman na pewno dobrze ci za to zapłaci. Tylko ty możesz pójść. Dokonanie pomiarów teraz ma kluczowe znaczenie. Równo mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Zobaczmy. Co my tu mamy? Idź przodem, na zewnątrz. Mm-hmm.
Zaczekaj chwilę, dokonam pomiarów i ruszamy dalej. Dobra, trochę poza skalą, ale promieniowanie w normie. Musimy iść dalej. Chyba zabrakło skali na liczniku. Musimy wejść głębiej. Naznaczony? Tutaj niczego nie zdziałam. O cholera, nadchodzi zwarcie. Biegiem naznaczony. Zaraz się rozpęta piekło. Kieł, nie możemy go zostawić. Zostaw go. Zostaw go. Nie mamy jak mu pomóc. Za kilka minut będzie zwarcie. Z nim się nie przedostaniemy. Nie kieł. Nie kieł. Ja go nie zostawię. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Mam już pomiary, teraz musimy się dostać do bunkra. Oto wyniki. Tam, tutaj, tutaj i tutaj. Nie mogły być dokładniejsze. Dobrze. Muszę tylko dostosować prototyp.
Witam. Wspaniale się spisałeś. Jeśli pomiary są wiarygodne, prototyp powinien zapewnić ci maksymalną ochronę przed emisją. Teraz będziesz w stanie przebić się do laboratorium, ale jeśli nie wyłączysz emitera, to długo nie pociągniesz, nawet z włączoną osłoną przeciwpsioniczną. Udało się nam ustalić przypuszczalną lokalizację emitera, znajduje się w części podziemnej. Zaznaczyłem ci to już na mapie. Problemem laboratorium zajmował się Wasiliew. Mniej więcej tydzień temu razem ze Stalkerem o ksywce Duch usiłowali dostać się do środka. Po kilku godzinach poczuliśmy silny wstrząs, a po upływie kolejnej godziny odebraliśmy sygnał od Wasiliewa. Dochodził z rejonu bagna, ale w końcu ustał. Wygląda na to, że wraz z nim ustało życie Wasiliewa. Spróbuj odszukać jego ciało. Miał przy sobie precyzyjne dane o laboratorium i sposobie dostania się do środka. Mogą tam też być informacje o tym, jak wyłączyć źródło emisji. Przesłałem ci już wszystkie dane, jakie posiadamy.
Mamy wszystkie dokumenty, wiemy jak wyłączyć źródło emisji. Zapuszczamy się z duchem w głąb laboratorium. Wszędzie wyłażą zombiaki. Wszystko się spieprzyło. Duch zwariował. Musi być pod wpływem emisji. Porzuciłem wszystko podczas ucieczki tunelami. Dotarłem na bagna. Ale gdzie ten bunkier? Cholerny świat. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Brak odpowiedzi od Sacharowa. Co się dzieje? Wszędzie zombie. Kończy mi się amunicja.
Thank you.
Thank you.
Świetna robota, naznaczony. Dostałeś się do środka. Koniecznie musimy zbadać instalację w laboratorium. Spróbuj ją wyłączyć, żebyśmy mogli porządnie ją obejrzeć. Słuchaj, prototyp nie będzie cię wiecznie chronił przed silną emisją. Ale coś poradziłem, gdy uderzy cię silne pole, włączy się zegar. Jak czas dobiegnie końca, prototyp przestanie cię chronić. Więc uważaj na siebie i pamiętaj o zegarze.
Uwaga, krytyczny poziom emisji. Proszę natychmiast opuścić teren. Uwaga, krytyczny poziom emisji. Proszę natychmiast opuścić teren. Krytyczny poziom emisji. Proszę natychmiast opuścić teren. Thank you.
Jeśli to takie ważne, to czemu nie powiedziałeś, po co tam idziesz i skąd? Skąd masz to zdjęcie? Gdybyś tylko wiedział, gdzie byłem i co widziałem. Kiedyś się doigrasz, Skywalk. Trzymaj się, synu. Ja o ciebie pozabocę. Dasz radę. Dokąd teraz pójdziesz? Na północ. Thank you.
Strzyłok, gdzie ty jesteś do cholery jasnej? Doktora też nie ma. Teraz to by mi się przydała ich pomoc. Jak wrócę z misji, to znajdę przewodnika gdzieś na granicy. Często tam łazi. On mi pomoże znaleźć doktora. A jeśli Strzyłok ciągle żyje, to doktor na pewno będzie wiedział, gdzie go szukać. No nic, to później. Póki co jestem sam. Na parszywej misji w podziemiach. Wasiliew się nie liczy. To tylko balast, który muszę chronić. W ostatniej chwili Wasiliew ześwirował i jak otworzyły się drzwi, zamiast wyłączyć dolną tablicę, od razu prysnął. Nie trzeba było na nim polegać. Strzyłok miał rację, żeby nie ufać tym zakłamanym kundlom. Jedyna szansa to, że dotrę do drzwi przed kontrolerem.
Wspaniale naznaczony. Wyłączyłeś emisję i ciągle żyjesz. Muszę cię jednak ostrzec. Wezwaliśmy kilka wojskowych śmigłowców, żeby oczyściły teren z zombie. Lepiej, żebyś się tam nie kręcił, jeśli nie musisz. Jak będziesz w pobliżu, to zajrzyj do naszego bunkra. Witam.